Dlaczego podczas lądowania samolotu pasażerów bolą uszy? Skąd się bierze choroba lokomocyjna? Jak jest zbudowane ucho? Jak działa? I co to w ogóle jest dźwięk? Oto pytanie, na które odpowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Najważniejszą rolę ucha już poznaliście w cytacie wprowadzającym. Teraz kilka słów o troszkę innych funkcjach, zapewne równie ważnych. Ucho to szalenie ciekawy temat. Te dwie anteny, co to dumnie sterczą po obu stronach głowy, kryją w sobie mnóstwo współdziałających elementów, o których powiemy sobie za chwilę. No bo jak tu nie doceniać narządów, które pozwalają nam nie tylko rozkoszować się pięknem muzyki, ale jest także narządem zmysłu równowagi. Pamiętacie jeszcze temat zmysłów poruszany na poprzednim filmie o budowie oka? O, tutaj przypominajka. Aby dobrze zrozumieć, jak działa ucho, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest dźwięk. Otóż jest to wrażenie słuchowe wynikające z rozchodzenia się fali akustycznej w ośrodku. A teraz po naszemu. Ta fala to rozchodzące się zaburzenie w ośrodku. Wyobraź sobie powierzchnię wody, gładziutką jak stół. Wrzucasz do niej malutki kamyczek i patrzysz, jak zaburzenie rozchodzi się po tafli. Źródło dźwięku to nasz kamyk, a wodą, czyli ośrodkiem, będzie powietrze. Źródło dźwięku wprawia okoliczne cząsteczki powietrza w drgania, które przekazują drgania na kolejne cząsteczki powietrza. No i tak fala się rozchodzi, aż dotrze do naszego ucha, które tą falę odbierze. Głośny dźwięk to wysokie fale na naszym jeziorku, czyli silne drgania. Natomiast dźwięk wysoki czy niski? O tym decydować będzie częstotliwość drgań, a więc ich ilość powstająca w ciągu sekundy. Zapraszam Was na przegląd elementów wchodzących w skład ucha. Jedno ucho to trzy główne części. Ucho zewnętrzne, ucho środkowe i ucho wewnętrzne. Na to zewnętrzne składa się chrzęstna małżowina uszna, element charakterystyczny dla ssaków. A czy wiedzieliście, że inne grupy zwierząt małżowiny nie mają? Jej rola to zebrać pędzącą falę akustyczną i skierować ją do przewodu słuchowego, który ma długość około 30 mm. W początkowej części występują drobne włoski, które mają za zadanie wyłapać zanieczyszczenia, które mogłyby wpaść do przewodu. A te zanieczyszczenia, które przedrą się przez nasze uszne owłosienie, zatrzymają się, a potem zostaną usunięte wraz z tłustą wydzieliną przewodu słuchowego, czyli woskowiną. Oto ucho środkowe, rozpoczynające się błoną bębenkową, która zamienia drgania cząsteczek powietrza na drgania kosteczek słuchowych. Błonę bębenkową potraktujmy jako granicę między uchem zewnętrznym i środkowym, przy czym pamiętajmy, że ona sama leży już w środkowym. Za błoną jest jama bębenkowa, a w niej wspomniane kosteczki. Młoteczek, kowadełko, strzemiączko. W takiej właśnie kolejności. Młoteczek, kowadełko, strzemiączko. A zatem drgania powietrza wprawiają w drgania błonę. Ta przeniesie drgania na młoteczek, dalej na kowadełko i wreszcie strzemiączko. Poruszające się kosteczki wzmacniają drgania i przeniosą je do ucha wewnętrznego. Zanim zaczniemy rozmawiać o uchu wewnętrznym, zwróćcie jeszcze uwagę na trąbkę słuchową. Przewód łączący jamę bębenkową z gardłem, a dokładniej mówiąc z nosową częścią gardła. Zadanie trąbki to dbanie o utrzymanie jednakowego ciśnienia po obu stronach błony bębenkowej. Czyli w przewodzie słuchowym i jamie bębenkowej. I oto za chwilę rozwiejemy tajemnicę bolących uszu podczas lotu samolotem. Kiedy stoimy na ziemi, na nasze ciało naciska powietrze. To znajdujące się nad nami. Kiedy znajdujemy się w samolocie kilka kilometrów powyżej, powietrza nad nami jest zdecydowanie mniej i naciska na nas już jakoś tak około 5 razy słabiej.
Nasza błona bębenkowa jest bardzo wrażliwa na zmiany ciśnienia i dostosowuje się do jego obniżenia podczas lotu. No ale kiedy samolot zaczyna zniżać się do lądowania, ciśnienie zaczyna wzrastać i nacisk na błonę bębenkową również. Oto z pomocą przychodzi trąbka słuchowa. Odprowadzi powietrze z jamy bębenkowej, by wyrównać ciśnienie po obu stronach błony. No i w przypadku, gdy jesteśmy zdrowi, wyrównanie ciśnienia powinno skończyć się po kilku minutach od wylądowania, ale jeśli mamy jakąś nawet delikatną infekcję, zapalenie zatok czy zapalenie ucha, i w tej sytuacji odprowadzanie powietrza jest utrudnione, wówczas możemy mierzyć się z długotrwałym, męczącym bólem, którego nikomu nie życzę. Wróćmy jednak do budowy ucha. Zostało nam jeszcze ucho wewnętrzne, które nazywane jest błędnikiem. To właśnie tutaj dzieje się cała magia dotycząca zarówno słuchu, jak i równowagi. Błędnik dzieli się na dwie części. Błędnik kostny to taka kostna obudowa, znajdująca się w kości skroniowej i składa się z trzech elementów: ślimaka, przedsionka i kanałów półkolistych. Druga część błędnika to błędnik błoniasty, zbudowany z przewodu ślimakowego, w którym znajdziemy narząd spiralny, właściwy narząd słuchu, a także przewody półkoliste, właściwy narząd równowagi. No i jak to wszystko działa? Pamiętacie tą ostatnią kosteczkę słuchową? Tak, to właśnie strzemiączko. Swoją drogą jest to najmniejsza kość organizmu. Ma mniej niż 3 mm długości. W każdym razie drgania strzemiączka przekazywane są na błędnik, w którym zaczyna falować płyn. Te drgania płynu są odbierane przez narząd spiralny i zmieniane w impulsy nerwowe biegnące nerwem słuchowym do mózgu, a dokładniej do płata skroniowego kory mózgowej. Tam odbędzie się dekodowanie sygnału, interpretacja i oto mamy wrażenie słuchowe. A zatem droga dźwięku to drgające powietrze, małżowina uszna, przewód słuchowy, błona bębenkowa, młoteczek, kowadełko, strzemiączko, narząd spiralny w ślimaku, nerw słuchowy, no i mózg. A co z tą równowagą? Przewody półkoliste, te wewnątrz kanałów półkolistych, są wypełnione gęstą galaretowatą cieczą i są ułożone w trzech różnych płaszczyznach. Wewnątrz narządu równowagi są też małe ziarenka, otolity. Ruch głowy powoduje ruch płynu, a otolity dotykają różnych obszarów narządu równowagi. Towarzyszy temu przepływ impulsów, interpretowany w mózgu jako zmiana położenia głowy. Nasz mózg stale kontroluje położenia naszego ciała, dzięki czemu jest możliwa taka z pozoru prosta czynność, jak na przykład chodzenie. Ale jak się nad tym zastanowić, to wcale nie jest taka prosta czynność. No a co z tą chorobą lokomocyjną? No otóż podczas podróży samochodem, statkiem czy innym środkiem lokomocji, w którym trzęsie, nasze oczy i nasz narząd równowagi wysyłają sprzeczne sygnały. Biedak, starając się w tym wszystkim połapać, doprowadza do nudności, bólu głowy, a czasem wymiotów. Takim optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszą odwróconą lekcję. Trzymajcie się i do następnego razu.